Witam. Dzisiaj będzie film na temat kapusty pekińskiej i jej zbioru. Był filmik, jak uprawiać, jak robić rozsadę. Przyszedł czas na zbiory. Minął miesiąc ponad grubo od sadzenia, prawie już 2 miesiące. I jakie są wnioski z wiosennej uprawy kapusty pekińskiej? Niestety. Maj był odpowiedni, wszystko pięknie rosło, ale przyszedł czerwiec, bardzo intensywne upały i kapusta pekińska wybiła w kwiat. Ale spośród tych wszystkich kapust możemy też znaleźć takie, które zawiązały ładne główki i w kwiat nie wybiły. I teraz taką kapustę wyrwiemy. O! Ale niespodzianka. Podwójna kapustka. Rozdwoiła się. No. Powiem wam, że masa takiej kapusty to jest około 2 kg razem z liśćmi. Jednak jak już odejmiemy liście, będzie tego nieco mniej. Tą mniejszą główkę oddzielimy. Jedną ręką się robi to dość ciężko. I obłupiemy z liści tą dużą. Z tych zewnętrznych. Nogą. O. Na koniec uzyskujemy tej wielkości główkę. Masa około 70 deko. Tak to powinno wyglądać. Może wyjdę na słońce, będzie lepiej widać. O. Piękna, swojska kapustka pekińska. Tutaj mam zasadzone w rządku kapusty. Są bardziej okazałe. I też mniej wybijają w pęd kwiatostanowy. Także bardzo ładnie. No niestety, pogodę taką mamy, jaką mamy. Nie jesteśmy nic w stanie na to poradzić. Tak po prostu ta kapusta pekińska w tym sezonie rośnie. Ale nic straconego. Pod koniec tygodnia wysieję kolejną partię kapusty pekińskiej na uprawę jesienną. Ona sobie przez lipiec spokojnie wyrośnie. Już ma być pod koniec tygodnia trochę chłodniej. Może ją w połowie lipca wysieję, to jeszcze zobaczę. Na pewno albo pod koniec tygodnia, albo pod koniec jeszcze następnego tygodnia wysieję kolejną rozsadę. Tak, żeby była gotowa na początek sierpnia do wysadzenia w grunt. No i na koniec września, żeby była gotowa do zbioru. I to będzie na tyle dobrze, że już nie będzie tych upałów, nie będzie tych wysokich temperatur i nie będzie nam kapusta wybijać w kwiat. Trzymajcie się. Hej!